Witajcie! Przeglądając projekty na Thingiverse, trafiłem na kolejną rzecz, którą od razu chciałem wydrukować. Chodzi tutaj o syrenę alarmową, którą praktycznie w 100% można wykonać na drukarce. Jedynymi elementami, które musimy dokupić, są łożyska. Jedno duże i cztery mniejsze. Ich dokładne wymiary, tak samo jak inne istotne informacje, znajdziecie na stronie projektu, do którego link znajdziecie w opisie. Do wydrukowania mamy 20 elementów. Niestety dwa z nich, czyli obudowa, nie mieszczą się na najbardziej popularnym 22-centymetrowym stole. Tak się złożyło, że mam akurat dostęp do większej drukarki, czyli testowanej ostatnio AlphaFize U20 i właśnie na niej wydrukowałem obudowę. Wszystkie inne części wykonałem na moim Enekibiku i3 Mega. Ze względu na to, że części tego projektu są dość spore i powinny być odporne na różnego rodzaju uszkodzenia, to wszystkie wydrukowałem z PET-u. Łączny czas wydruku wszystkich części wyniósł około 80 godzin, w tym 49 godzin zajęło wydrukowanie obudowy. Materiałów do tego projektu dostarczyła mi firma 3D Reactor. W opisie znajdziecie linki do filamentów, które wykorzystałem, a każdy z nich znajdziecie w ich sklepie. Złożenie syreny w porównaniu do złożenia zegarka, który robiłem ostatnio, jest banalnie proste. By the way, jeśli nie widzieliście filmu na jego temat, to znajdziecie go w prawym górnym rogu ekranu. Wirnik składa się z trzech części, które najlepiej jest ze sobą skleić. Będzie się on obracał ze sporą prędkością, także gdyby w jakiś sposób się rozłożył podczas wysokich obrotów, to mogłoby się to skończyć nie najlepiej. Oprócz tego wszystkie części po prostu składamy, wkręcamy lub wciskamy na miejsce. Tak więc po wydrukowaniu wszystkich elementów będziemy mogli w ciągu kilkunastu minut zobaczyć i usłyszeć efekty naszej pracy. No, to ja się teraz na chwilę zatkam czymś, co przypomina jedzenie, żebyście mogli w spokoju oglądać resztę skrótu z montażu. Moja syrena po wydrukowaniu waży 963 gramy. W tym prawie 100 gramów to łożyska, także ten projekt pochłonął ponad 860 gramów materiału. Dobra, czas na to co najlepsze. Sprawdźmy, czy to działa.
Jak widzicie i słyszycie, syrena działa i jest naprawdę głośna. Niektórych pewnie ciekawi jak bardzo, bo skoro to syrena alarmowa, to powinna być tak głośna jak tylko się da. Sprawdźmy więc, jakie maksymalne natężenie dźwięku jest w stanie wygenerować taka wydrukowana syrena. Jak widzicie, maksymalny odczyt z odległości około 60 cm to prawie 111 dB. To mniej więcej tyle, co hałas piły spalinowej, młota pneumatycznego czy pociągu wjeżdżającego na stację. Jak zatem widzicie i słyszycie, jest to pełnoprawna syrena, którą każdy posiadacz drukarki 3D może sobie wykonać. Ten projekt daje naprawdę dużo frajdy i satysfakcji, a do tego jest prosty w wykonaniu w odróżnieniu od zegarka, który robiłem ostatnio. Naprawdę jest to jeden z najfajniejszych projektów, które do tej pory wykonałem na drukarce 3D. Jeżeli właśnie szukacie inspiracji, jakim projektem by się zająć, to gorąco polecam Wam wykonać sobie taką syrenę, a na pewno się nie zawiedziecie. I to tyle w tym filmie, więc koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się podobał i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco. Zajrzyjcie też na mojego Facebooka, gdzie znajdziecie więcej aktywności. Dzięki za oglądanie, cześć!